Siemaneczko, Krystian z Bany Świstaka, nowy reporter najlepszej polskiej dziennikarki Moniki Laskowskiej. Ze mną jest tutaj Szczena. Siemaneczko. Siemaneczko, siemaneczko. Pozdrawiam od razu Monisię. Tak jest. I jego piękna żona. Dzień dobry. Słuchaj, ogólnie mega dymy. Tutaj co się stało, ja pierdolę, jak to oceniasz? No co, Rutkowski patrol, zajebista sprawa. Foty zrobione od razu? No jak, proste, stary. No z Rutkowskim nie mieć pan... Ja. Stary, no to jest stary, okazja raz na milion. Powiedz mi, jak to twoje przygotowania do walki? Ile się przygotowywałeś? Szczerze, całe 2,5 tygodnia. Optymalny wynik, jak na taką galę, w sumie okej. Powiedz mi, dużo osób mnie o to pyta, ja będę pewnie kolejną. Zarzuty na temat właśnie tej przemocy w domu. Tu widzę, wszystko gra. No proszę bardzo. Farmazony poleciały. Proszę bardzo. Jakie emocje, przepraszam bardzo, jaka jest przemoc domowa? No właśnie. No proszę bardzo, stoi przede mną. No właśnie, tu widzi, robiliśmy autopsję nawet tutaj. Ale no masz to... czysta, wszystko tutaj czyste. O co chodziło? Poszedł nie farmazon. Wiem, coś jej brak? Nie no wiem, uszkodzona jakaś no właśnie. Myślisz, skąd w ogóle ten farmazon poszedł, myślisz? No domyślam no, się, ale jeszcze nie chcę stwierdzać faktów, dopóki tego tak dokładnie nie udowodnię. Jeśli ktoś mi to potwierdzi, to wtedy dopiero będę mówił. A teraz to głupio kogoś oceniać, gdy się nie wie do końca, wiesz. A jak już się zweryfikuje, to ta osoba na MMA VIP 4 jest robiona. Może nie do końca. Ta osoba będzie zrobiona, ale w sądzie. To też tak można. Na naprawdę duże pieniądze. Chyba takie dwa baty. I sąd, i na gali mu wpierdolisz. Przy okazji. Też dobry plan. No słuchaj, dalej lecimy z temacikiem. Powiedz mi, czujesz się jakby pełny sił na gale na jutro walkę? Bo wiadomo, ta sytuacja z farmazonem na temat twojej rodziny dała ci mega dużo hejtu. To wpłynęło jakoś na twoją psychikę przed walką? Czy jakoś nie przyjmujesz się tym w ogóle? Ja ci powiem tak, myślę, że każdy by się takim czymś przejął, ale ja też biorę na to poprawkę i myślę, że no co, jutro sobie normalnie wychodzę, tak, walczę, robię swoje i tyle, no. Nie mogę jakby do końca się aż tak tym przejmować, no bo jakby nie patrzeć, to mam naprawdę dobrego przeciwnika naprzeciwko Oczywiście. Siebie, a ja jestem, można powiedzieć, zwykłym pionkiem, nie? Nie, bo to jest, chyba według mnie to jest wielki, jakby fajne, naprawdę mega przeżycie i zaszczyt walczyć z Marcinem Najmanem, legendą wszechświata, mistrzem WKU. A ja jestem gościem, który tak naprawdę, no co, wygrał jedną walkę tutaj i też z jakimś tam chłopaczkiem. I nie wiem, no tam on stwierdził, że tam miał jakąś kontuzję, ja uważam, że tak nie było. No i dla mnie wyjść na przykład z Najmanem, no to jest kurwa, no pełen sukces. Cieszysz, tak, super, super rzecz. A tym bardziej jak go pokonasz, to... Powiem tak, że dla niego i on to robi dla naszej rodziny, tak? Oczywiście, pęga musi zgadzać, żeby tą rodzinę... Tylko i wyłącznie trzeba rodzinie zapewnić dobrobyt. Tylko i wyłącznie dla rodziny. Wszystko dla rodziny. I po prostu na to, żeby mieć pieniążki, żeby ich utrzymywać, nie? Że wyszły jakieś tam głupoty w tym internecie, trudno, nie? Zdarza się. Ja myślę, że po prostu ludzie mi zazdroszczą, że ja mogę wyjść z Najmanem, a oni nie. Niech zazdroszczą. Mam nadzieję, że mi się uda wygrać i wszystko. Ja mogę coś powiedzieć? Powiem tak, Marcelek, mój synek, nasz synek, nie miał żadnego we krwi, tak jak... Żadnego alkoholu, żadnego, tak jak mówili. Żadnego alkoholu, że był nikt pobity. Nie był pobity. Jak no widać zresztą... No nie. Ja myślę po prostu tak. Marcelek jest bardzo może zdrowy jeśli... i... Że tak jeśli byłoby coś nie tak, no to by tutaj ze mną nie stała. Oczywiście, że tak. Tylko po prostu, no byłbym tu sam. A jak widzicie wszyscy, a teraz mam okazję wam wszystkim udowodnić, to zobaczcie, ona dalej jest ze mną, stoi i nie mówi na mnie nic złego, nie? Tak, i życzę wam jak najlepszej miłości. A powiedz mi, a po walce, jak planujesz jakiegoś przeciwnika, którego chciałbyś zaprosić do walki na następnej gali? Mówiłem już to w wcześniejszym wywiadzie i to jest ten Mirek, czy jak on tam, taki sławny... Okiński? Z YouTube'a. Mirosław Okiński? Powiedzmy. Mirek.
A szansę o majorze? No major Suchodolski. O, ten właśnie. Star, ale to była walka. Właśnie major Suchodolski, ale masz podobne gabaryty, stary. Bo też tak, wiesz, tak chude byki. No, tylko ja jestem od niego dużo młodszy, nie? Tak, tak, no, ale to by była naprawdę walka. Powiedzcie, co byście sądzili o takiej walce Szena kontra major Suchodolski? To by na pewno zrobiło ogromne show. No, tylko tak jak ja mu powiedziałem tam w ostatnim wywiadzie, że zależy za ile. Tak, no to jest sprawa też bardzo ważna. No co, w takim razie co, wszystko się zgadza. Tutaj potwierdzamy drugi raz, tutaj wszystko w rodzinie, rodzinie normalnie, jest gitara, elegancja, fantastyka, la fo. Piąteczkę przybijam. Dzięki za wywiadzik. Trzymaj i trzymaj się z farciknie, żeby wszystko szło dobrze. Dzięki. I jak najlepiej się kręciło. Synek jest naprawdę, nikomu nic nie zrobił. Ja żyję, jak widzicie, żyję. Z żoną. Tak jest. Synek niedługo wróci. Nie, za plecami się ją ferment. Synek wróci, a mam to w dupie, co ludzie gadają. Proste. Cześć!